dzieje, słuchajcie, z tym stolikiem, a to coś spada, to wypada. Czy konferencję, którą powiem, zatytułowałam Grupa Modlitewna Wspólnota Uczniów Chrystusa. Myślę, że to jest taki punkt wyjścia do tej naszej dzisiejszej konferencji, żeby zobaczyć, że w całym naszym życiu z Panem Bogiem, do którego Bóg nas zaprasza, zawsze jest coś więcej niż to, co już mamy, niż to, do czego już doszliśmy, niż to, co już rozumiemy. I taka jest, myślę, bardzo ważna cecha Ducha Świętego, którą poznajemy jakby w praktyce chodzenia w Duchu Świętym, że On jest ciągle świeży i nowy, że w naszym życiu są kolejne etapy zbliżania się do Boga. Jest czas, kiedy byliśmy dziećmi i chodziliśmy na katechezę albo nie, otrzymywaliśmy takie dość tradycyjne wychowanie katolickie, albo go nie dostawaliśmy. Był taki czas, w większości, myślę, życia ludzi wierzących również, nie tylko niewierzących, kiedy temat wiary zaczął schodzić na plan dalszy, był czas burzy i naporu, był czas odejścia, był czas zadawania pytań Bogu, było doświadczenie oziębłości w sprawach religijnych. I te wszystkie doświadczenia były jakimś etapem w naszym rozwoju życia. Było czasami zupełne odejście na wiele lat od życia w wierze, w tym, co zostało nam dane przez rodziców. Więc każdy z nas przeżywał te różne etapy w różnych okresach swojego życia i one wszystkie były po coś. I to jest takie też ciekawe, że kiedy uczymy się patrzeć na nasze życie tak, jak Bóg na nie patrzy, nie tak, jak my widzimy i nam się wydaje, tylko tak, jak Bóg widzi nasze życie, to z perspektywy lat widzimy, że faktycznie tak było, że nie zawsze byliśmy ludźmi bardzo wierzącymi, nie zawsze w naszym życiu był porządek, jeśli chodzi o sprawy wiary, że były różne okresy, wzloty, upadki, górki i dołki, strapienia i pocieszenia, tak jak ojciec to nazwał, czasem dłuższe, czasem krótsze, czasy zupełnego odejścia, więc we wszystkich sprawach, które przeżywamy, zawsze Bóg był obecny, nawet jak nam się wydawało, że Go nie było. Natomiast my mieliśmy czasami takie doświadczenie, że no może faktycznie tego Boga nie ma i właściwie to po co On mi w życiu potrzebny, do czego właściwie mi potrzebny. W zależności od tego, jak było mocne i wiarygodne świadectwo rodziców, albo nie było, to miało też pewnie wpływ na to, jak my się tego Kościoła trzymaliśmy, bądź nie trzymaliśmy. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy Bogu bardzo na tym zależy, żebym ja sam osobiście podjął decyzję, czy ja chcę żyć w przyjaźni z Bogiem, czy nie chcę. Nie zaliczać msze niedzielne, nie zaliczać jakieś religijne święta, tylko mieć relacje. I o tym mówiliśmy sobie bardzo dużo wczoraj. Dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby stanąć w pewnej prawdzie tego, jak właściwie wygląda moja relacja z Bogiem Ojcem. Że to jest pewien fundament naszego życia, bez którego nie da się budować niczego dobrego w naszym życiu. Że jeśli tej relacji z Bogiem jako Ojcem nie mamy, albo ona jest zakłócona w jakiś sposób przez chociażby historię życia, to nasza relacja z Bogiem zawsze będzie kuleć, będzie w czymś chora. A zwróćcie uwagę na to, o czym mówił nam ojciec w swojej konferencji, że co wykorzystuje duch zły, żeby nas sprowadzić z drogi wiary? Słaby punkt. Każdy słaby punkt. Nawet nie jeden, wszystkie wykorzysta. Z każdej strony spróbuje, żeby nas złapać w sieci i żeby nas od Boga odciągnąć. Wykorzysta wszystko, cokolwiek w naszym życiu jest nieuporządkowane, cokolwiek w naszym życiu jest poranione, cokolwiek gdzieś był jakikolwiek kompromis, wejście w grzech, wszystko wykorzysta, żeby tylko nas, żeby Boga pozbawić Jego dziecka. Żeby Boga nie ucieszyć tym, że Jego dziecko idzie Jego drogami i pójdzie do nieba i tam się z Bogiem spotka. Więc zobaczcie, tak naprawdę ta walka, która toczy się o każdego z Was i o mnie i o Was, tak naprawdę jest walką z Bogiem. Duch zły walczy z Bogiem, chce się mścić za to, że został pozbawiony szczęśliwej wieczności z powodu swojego buntu. Ale ponieważ Boga dotknąć nie może, to mści się na Jego dzieciach. I cała sztuka polega na tym, żeby zobaczyć, że ta walka toczy się o nas, ale tak naprawdę jest walką przeciwko Bogu. Jest zemstą na Bogu przy pomocy naszej. Albo my pomożemy mścić się na Bogu, albo my nie pozwolimy na to, żeby duch zły zerwał naszą więź z Ojcem. I całe życie będziemy się z tym zmagać.
i całe życie będzie szła walka do ostatniego naszego tchnienia o to, żebyśmy nie poszli do nieba, żebyśmy nie byli szczęśliwi z Ojcem w niebie i żeby On nie był szczęśliwy z naszego powodu. Więc jeśli mamy taką perspektywę życia, to na wiele spraw możemy wtedy przez taki pryzmat spojrzeć zupełnie inaczej. Na wiele decyzji, które podejmujemy, możemy spojrzeć zupełnie z innej perspektywy. A to jest perspektywa oczu Boga. On tak widzi nasze życie. Zrodził nas do życia tu na ziemi, ale to jest tylko przygotowanie do tamtego życia. Dzisiaj trudno nam sobie to wyobrazić, jak to jest. Wydaje nam się, że to jest nasze życie, które mamy przeżyć. To jest nasza działka. Tak? Ale to jest tylko przedsmak tego, co będzie tam. I trudno nam zobaczyć, że tam to dopiero będzie punkt kulminacyjny. Nam się wydaje, że to nasze życie jest punkt kulminacyjny. Że tutaj mamy nasze dzieciństwo, naszą młodość, naszą rodzinę. Tu się wszystko dzieje i tu się wszystko rozwiązuje albo w taką lub w inną stronę. Tymczasem to jest tylko początek, to jest tylko przygotowanie do tego, co będzie tam. Tam będzie pełnia, tam będzie punkt kulminacyjny. Albo pełnia szczęścia, albo pełnia potępienia. I kiedy święty Ignacy w swojej duchowości ignacjańskiej mówi nam o tym, jak spojrzeć na życie oczami Boga, to zaczyna od pierwszej rzeczy. Już na pierwszej stronie książeczki ćwiczeń formułuje cel ludzkiego życia. Myślę, że wielu ludzi wierzących kompletnie nie ma o tym zielonego pojęcia, jaki jest cel jego życia. A Ignacy mówi tak. Człowiek został stworzony przez Pana Boga po to, aby go wielbił, czcił i mu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Zobaczcie, jest określony cel naszego życia. Jeśli to, co robimy w naszym życiu, realizuje ten cel, to idziemy dobrą drogą. To znaczy, że wypełniamy wolę Bożą. Jeśli twoje życie, w twoim życiu jest przestrzeń na to, aby Boga swoimi czynami, swoimi relacjami z drugimi ludźmi, Boga uwielbiać, czcić i Jemu służyć, to idziesz dobrą drogą prosto do nieba. I choć nam się dzisiaj, w dzisiejszym świecie, to niebo często bardzo niejasno kojarzy, to tak naprawdę ważne jest, żebyśmy zobaczyli, jak jest tą pierwszą częścią tego celu. Czy rzeczywiście moje życie jest służbą Panu? Czy rzeczywiście moje życie jest chwałą Ojca? Czy rzeczywiście jest tak, że kiedy Bóg na mnie patrzy, to się cieszy i uśmiecha? Jest szczęśliwy. To życie tu. Czy jak podejmuję jakieś decyzje, to podejmuję je ze względu na ten cel? Czy podejmuję według moich potrzeb? Czyli według ciała? Co jest dla mnie łatwe, lekkie lub przyjemne, albo korzystne? Czy konsultuję moje decyzje z Bogiem? Czy patrzę, czy ta decyzja, jaką podejmę, ona będzie tylko przyjemna, czyli będzie realizować zasadę przyjemności, czy będzie dawać mi szczęście, w którym Bóg będzie uczestniczył, w którym Bóg będzie miał swoje miejsce? Czy buduję to swoje ludzkie szczęście tu na ziemi tylko według swojej miary? Czy dopuszczam do tego Boga, aby i On, i ja razem, abyśmy razem cieszyli się z tych wyborów, moich wyborów życiowych? Więc zobaczcie, gdyby ludzie wierzący mieli świadomość u progu swego dorosłego życia, tego celu i by rozumieli głęboką istotę, sensu tego celu, to zobaczcie, ilu błędów by nie popełnili, ile decyzji życiowych by nie żałowali po latach. Podam prosty przykład. Ojciec mówił nam tutaj o pocieszeniu i strapieniu. Powiedział, że jest taka zasada ważna, którą Ignacy bardzo mocno podkreśla, że kiedy jesteś w strapieniu, to nie wolno ci zmieniać decyzji, które podjąłeś w pocieszeniu i nie wolno ci podejmować żadnych decyzji. A jak myślicie, w jakim stanie ducha podejmuje się decyzję o rozwodach? W strapieniu. I nałóżmy na to zasadę Ignacego. Jesteśmy z góry przegrani. Kiedy podejmujemy decyzję w strapieniu, nie mamy wewnętrznej wolności. Tracimy trzeźwy osąd rzeczywistości. Idziemy po emocjach, idziemy po ranach, idziemy po uprzedzeniach, po gniewie, idziemy według emocji, a na uczuciach działają duchy. I jeśli idziemy tylko za uczuciami, to na pewno zostaniemy zwiedzeni. Na pewno zostaniemy zwiedzeni.
I tak jest również z decyzjami o małżeństwie. Jakże wiele jest podjętych zbyt szybko, czy w ogóle o relacji jakiejkolwiek, bo dzisiaj wiemy, że para to nie znaczy małżeństwo, prawda? Tak jest najczęściej również w tych decyzjach. Idziemy za emocjami, za uczuciami. I wtedy rozum nie jest dopuszczany do decyzji. A decyzja powinna łączyć serce z rozumem. Powinna dać sobie czas, żeby ta decyzja się dojrzała w człowieku. Dzisiaj wszystko jest szybko. Szybko decydujemy, szybko się łączymy, szybko się rozstajemy. Wszystko na emocje. Niedawno mi koleżanka powiedziała, że była na takim kursie, znaczy takim wykładzie dotyczącym zarządzaniem pokoleniami. Bardzo ciekawą rzecz usłyszała od pani profesor, że dzisiejsze pokolenie to jest pokolenie emocji. Że te poprzednie pokolenia to były pokolenia rozumowe. I to były takie pokolenia, w których było tak, że choćby na czterech, ale dam radę. Nie? Zastaw się, postaw się. Bo wiecie, te wszystkie odważne matki Polki, tak? Nie dojadły, nie dospały, ale zawsze dały radę. Nie? Na czterech, ale zawsze musimy wszystko zrobić do końca. Klasyka naszego pokolenia, tak? I tych wcześniejszych, nie? Żeby nie wiem co, nie wiem jakim kosztem siebie, swojego życia, swojego zdrowia, ale ja zawsze muszę dać radę, nie? A dzisiaj to pokolenie jest już inne. Ono ma inne nastawienie do życia. Nie szuka pracy w korporacjach, gdzie trzeba wyrabiać 400 godzin nad godzin, bo inaczej się jest zwalnianym, tak? W miesiącu. Oni mają godziny czasu pracy. Jak im ktoś każe pracować po godzinach, to oni już nie chcą, bo oni mają rodzinę, bo oni mają weekend, bo oni chcą wejść w odpoczynek, umieją o siebie zadbać. Są pokoleniami, które bardzo pracują na emocjach i szukają tego, co jest dla nich dogodne. Czy gorsi od nas? Czy lepsi? A może bardziej asertywni? Może w jakiejś sferze będą trochę zdrowsi niż my. Z tym naszym zapędzeniem w życiu i poświęcaniem się dla każdego i dla wszystkich i zawsze i wszędzie i kosztem siebie, prawda? Czas pokaże, bo to przecież wiadomo, nie da się tak ludzi posegregować i poszufladkować. Ale idzie nowe pokolenie, które ma inne podejście do życia. I zobaczcie, czasy się zmieniają. My się w tych wszystkich nowych tendencjach socjologicznych też jakoś musimy się odnaleźć. I Bóg nas też tego uczy, że są pewne takie rzeczywistości w życiu tutaj społecznym, w którym funkcjonujemy, czy tu, czy w Polsce, w których my, budując na zdrowym fundamencie, odnajdziemy się w każdym czasie. Odnajdziemy się w każdym czasie. Dlatego, że jeżeli duch będzie silny, duch będzie budował na właściwym fundamencie, to wobec każdej innej, zmiennej okoliczności poradzimy sobie.